W poprzednim filmie porównywaliśmy ułamki. Zrobiliśmy m.in. taki przykład. Zastanawialiśmy się, co jest większe, 4 siódme czy może 3 siódme. Zauważyliśmy, że 4 siódme jest to większy ułamek od 3 siódmych. Ale możesz pomyśleć, chwila, ale co jeśli mój drugi prostokąt będzie większy? Na przykład taki jak ten niebieski. Wtedy 3 siódme tego prostokąta to będzie taka część, ta tutaj. 3 siódme tego prostokąta to właśnie taka część. Wygląda na to, że teraz 3 siódme jest większe niż 4 siódme tutaj. Jak myślisz, czy nie ma znaczenia, jakie sobie te całości narysuję? Ma znaczenie. Możemy porównywać ułamki tylko na tych samych figurach czy pizzach. Gdy porównujemy ułamki, to zakładamy, że bierzemy je z tej samej całości. Dlatego tutaj mam skopiowany drugi taki sam żółty prostokąt. Zapiszę. To muszą być te same całości. Takie same całości. Takie same obiekty, przedmioty. Pamiętaj, nie możesz porównywać 4 siódmych myszy z 3 siódmymi słonia. To dwa różne zwierzęta, nie można ich tak porównywać. Możesz porównać 4 siódme myszy z 3 siódmymi myszy. Gdy myślimy o ułamkach jako o liczbach, to możemy zaznaczyć je na osi liczbowej. Narysuję. Mamy oś liczbową. Nie mówimy teraz o 4 siódmych słonia albo 4 siódmych myszy, ale o 4 siódmych jako o liczbie. Zaznaczę tutaj gdzieś 0. I teraz wezmę 7 takich samych części i zaznaczę tam jedynkę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Tutaj mamy 1 siódmą, tutaj mamy 2 siódme, 3 siódme, 4 siódme, 5 siódmych, 6 siódmych, 7 siódmych, czyli 1. Jedna całość. Gdy patrzysz na tę oś liczbową, to jest jasne, że 3 siódme, czyli 3 skoki od 0, 1, 2, 3, czyli 3 siódme, będzie w tym miejscu. To jest ta liczba. 4 siódme to będą 4 skoki. Czyli zaznaczmy sobie na zielono 3 siódme. Mieliśmy 3 skoki. I teraz na inny kolor, 1, 2, 3, 4 skoki i tutaj mamy 4 siódme. Pamiętaj, możesz porównywać ułamki, jeśli robisz to na tej samej całości. Patrzysz na ułamek z jednej rzeczy. Tutaj rozważamy ułamki na tej samej osi liczbowej. W poprzednim filmie faktycznie rozważaliśmy te same całości. Mieliśmy dwa identyczne prostokąty. Nie możesz jednak porównywać 4 siódmych z tego żółtego prostokąta z 3 siódmymi tego dużego niebieskiego prostokąta. Pamiętaj, musimy mieć takie same całości.